coś niesamowitego. 5 km nad brzegiem morza. Miły pan zaopatrzył mnie w wodę i 3 cytryny. Czeka mnie jakieś 2 km marszu po piasku, ale tutaj szykuje się całkiem niezły zachód słońca. Cześć, jest 25 stycznia i tak jak zapowiadałem, wczoraj miałem dzień zero kręcenia filmów, zero chodzenia. No, z tym chodzeniem to tak, poszedłem sobie kawałeczek na kolację, to jakieś 6 km tam i z powrotem, ale generalnie warto było. Zjadłem pizzę, wypiłem piwko i kupiłem sobie pyszne pieczywo na jeszcze późniejszą kolację. Teraz pędzę, lecę na stację kolejową. Jadę do miejscowości Pozallo, położonej nad samym morzem. Mam nadzieję spędzić troszkę czasu bliżej wody i chyba po raz pierwszy tutaj na Sycylii robię coś innego niż do tej pory, ale o tym opowiem za chwilę. Tak zwana magia cyfr. Całkiem przez przypadek, po wielu różnych wydarzeniach, jestem tutaj równo po 2 tygodniach. Stacja kolejowa Lentini. Wtedy przyjechałem z Katani, a dzisiaj jadę do uroczego miasta nad morzem. Ale wrócę tutaj za jakiś tydzień. Znowu magia cyfr. Szukać świetnego miejsca, żeby obserwować podróż, najlepiej na podwyższeniu, ze stolikiem. Znalazłem, no to jedziemy. Jestem w Syrakuzie, tutaj mam jakieś 20 minut na kolejny pociąg. Poczekam, coś pomontuję i jadę dalej. Tak wygląda poczekalnia, stylowo, co powiesz? I nawet mogę się przejrzeć w lustro. Cześć! Bardzo ciekawym pociągu, w sumie jeden wagon elektryczny. W pociągu odbywa się kontrola. Policja sprawdza dokumenty. Ciekawe. Postanowiłem wyjść pokazać wam to. Bez kapelusika, okularków, wyglądał całkiem inaczej. Pociąg jest naprawdę świetny. Wesoły i śmieszny pociąg. Prawie przejechałem stację. A teraz śmigam prosto nad morze. Jestem w słonecznej miejscowości Pozallo, położonej nad samym morzem. Tam właśnie się teraz udaję. A po drodze dobrze by było znaleźć jakąś kawiarnię, gdzie mają szybki internet,
bo bardzo chciałbym właśnie dla Ciebie wrzucić drugą część z mojej wyprawy na Sycylię. Nie wiem, czy już Ci mówiłem, ale totalnie zmieniłem swoje plany. Miałem jechać praktycznie do przesmyku, który łączy Sycylię ze stałym lądem, ale zdecydowałem się jednak na wędrówkę tutaj, na południu. Jest cieplej, jest morze i jest coś nowego, nieznanego. Ja takie klimaty po prostu uwielbiam. Ja już widzę morze piękne, błękitne, nie wiem, może lazurowe, ale wygląda po prostu perfekcyjnie. Czuję ten klimat, bo mi już ciarki przechodzą po skórze. Jestem wyjątkowo w bardzo fancy barze. Wszedłem tu ze względu na Wi-Fi. Początkowo dostałem informację, że nie znają hasła, ale pogadałem, uśmiechnąłem się, wyjaśniłem, po co potrzebuję i już mam. Za chwilę zjem croissanta i wypiję kolejną kawę. Spędzam tu miły czas, zaprzyjaźniłem się z właścicielami. Za chwilę zrobię short z tego miejsca. Po naprawdę długich 2,5 godzinach wychodzę z kawiarni. Sama kawiarnia jest naprawdę klimatyczna. 2,5 godziny poświęciłem, aby wysłać drugą część z Sycylii na serwery YouTube'a. Myślałem, że zniosę jajko, ale dzięki uprzejmości osobom, które spotkałem w tej kawiarni, udało mi się to zrobić. A teraz pędzę dalej. Za mną siedzi pewna para Włochów. Porozmawialiśmy chwilę. Bardzo sympatyczny pan. Jak miło jest porozmawiać z fajnymi ludźmi. Jak zwykle, co robię, gdzie idę, wielkie zdziwienie, że na piechotę. Dobre rady i kilka miłych słów. Właśnie po to, żeby iść nad brzegiem morza. Między innymi po to zmieniłem swój plan. I teraz, czując tą energię płynącą od wody, uważam i upewniam się, że moja decyzja była naprawdę dobra. Będąc w kawiarni La Villa, porozmawiałem troszeczkę z osobami, które tam były za ladą i dowiedziałem się, jak dla mnie, bardzo ciekawych rzeczy. Pierwsze to, okazuje się, że każdy region we Włoszech ma swój dialekt. Kolejna rzecz, stanowczo powiedzieli, że sycylijski bardzo różni się od typowego włoskiego i że kwestia śmieci na ulicach w dużej mierze jest kwestią polityczną, a wcześniej działo się tak, że zamiast sprzątać, pieniądze trafiały do prywatnych kieszeni. Jestem w stanie to
zrozumieć i w to uwierzyć. Zobaczcie, jaki kamper potężny. Naczepa, no naprawdę, robi wrażenie. Nie wiem, czy wspominałem już, że nie mam żadnego planu na nocleg. Będę improwizował, jak się zacznie szarówka. Ale jakby się trafił jakiś osłonięty od wiatru kawałek lądu nad morzem, w ogóle bym się nie pogniewał. To jest mój target, a życie pokaże, co z moich targetów będzie. Muszę przejść kilka kilometrów asfaltem i taką bardzo przemysłową strefą. Później będzie pasaż nad brzegiem morza, który mam nadzieję zrekompensuje te asfalty. To, co odróżnia ten kawałek drogi od pozostałych, to to, że nie ma tutaj ogrodzeń i tak naprawdę jest mnóstwo miejsc, gdzie można by się zadekować na noc. Sporo wolnego terenu, nieodrutowanego, ale mój plan jest inny. Ja idę nad morze. Zauważ, jak bardzo niepotrzebny jest chodnik, zarośnięty na całej długości. Z drugiej strony wygląda to trochę lepiej, ale podobnie. Asfaltu ciąg dalszy, ale miejmy nadzieję już niedługo. Muszę się przebić przez taką trasę szybkiego ruchu i potem już podobno będzie z górki. Ten odcinek nie będzie należał do moich ulubionych. Spróbuję przejść tutaj bokiem, jest kawałek drogi wyłączonej z ruchu, może się uda. Udało mi się przedrzeć przez trasę, a teraz wchodzę do miejscowości Marina di Modica. Jeżeli masz chęć, sprawdź na mapie. Naprawdę będzie grubo, kilka kilometrów nad brzegiem morza. Teraz do szczęścia brakuje mi jeszcze tylko trochę więcej wody i jestem zaopatrzony. Mogę szukać noclegu za jakąś godzinę, dwie. Miły pan zaopatrzył mnie w wodę i 3 cytryny. To tak, żeby mnie skorbut nie dopadł. Miły starszy pan tradycyjnie życzył mi szczęśliwej drogi. Jestem zaopatrzony. Przede mną cała miejscowość, ale mówiłem o tym już i wspomnę jeszcze raz. Jeżeli potrzebujesz wody, to nie czekaj kilometr, dwa. Po prostu jest okazja, trzeba tankować, bo potem może się okazać, że już tej wody nie będzie. Ja mam w chwili obecnej jakieś 3, może 3,5 litra i 3 cytryny, a do tego full jedzenia. Mogę spokojnie iść naprzód i za godzinę, półtorej rozglądać się za miejscem na nocleg. Wierzę, że dzisiaj znajdę coś naprawdę wyjątkowego. Zostań ze mną, to przekonamy się o tym razem. Nic tak humoru nie podnosi jak miła rozmowa, konwersacja z miłym człowiekiem. I znowu idziemy nad morze. Pewnie będzie trochę wiało, ale jestem gotowy się poświęcić. Nawet się ubiorę, jak będzie trzeba. Coś niesamowitego. 5 kilometrów nad brzegiem morza. Ja będę wędrował, cieszył oczy, a ciebie jeszcze dzisiaj nie prosiłem o zostawienie lajka, komentarza pod tym materiałem, no i oczywiście subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, nie daj się prosić, kliknij, ciebie to nic nie kosztuje, a ja będę miał naprawdę niezłą frajdę.
za około pół godziny zajdzie słońce. Będzie to obrzydliwy zachód słońca nad ciepłym Morzem Jońskim. A potem już tylko czeka mnie sympatyczny, mam nadzieję, nocleg. Dodam jeszcze, że zdarzyło się, iż idę po szlaku, nie wiem, rowerowym, pieszym. Ma numer 422. Jeżeli chcielibyście sprawdzić, to jest opcja, żeby zobaczyć, którędy on wiedzie. A mnie wiedzie naprzód. Porozmawialiśmy sobie z ludźmi na motocyklu. Właśnie odjeżdżają. Ciao. A ja idę dalej. Za mną prawie pustynia. Czeka mnie jakieś 2 km marszu po piasku. Ale tutaj szykuje się całkiem niezły zachód słońca. Nie mam filtrów, więc nie wiem, jak uda mi się go nagrać, ale spróbuję. Może coś z tego wyjdzie. Dzisiejszy dzień dobiega końca. Żegnam się z tobą i widzimy się jutro. Witam was naprawdę bardzo serdecznie po długiej przerwie. Jak wiecie z shorta, udało mi się przemierzyć Via Adriatica Trail. Za mną 1100 km, czyli najdłuższa moja wędrówka. Materiał z niej niebawem ukaże się na YouTubie. Jeśli film wam się spodobał, nie bądźcie skąpi, zostawcie lajka, komentarz i oczywiście zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Nie będzie mnie przez 10 dni, więc zapewne kolejna część z Sycylii ukaże się za 2 tygodnie. Serdecznie was pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.